Hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, pochwycenie jest blisko. Dzisiaj chcę wam tylko powiedzieć o takiej rzeczy, którą mówiłam, że dokończę na kolejnym filmiku. Jak poczuć miłość Pana Boga? Bardzo prosto. Czytaj Biblię. Hmm. Czytaj słuchajcie Biblię, módlcie się do Pana Boga. To jest jedyna opcja, aby po prostu być Pana Boga bliżej. I zachęcam, naprawdę zachęcam. Jeżeli mówisz, że non stop ci, jest źle, 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 smutno, smutno, źle, boję się, źle, smutno, źle, boję się, i tak i dalej. To jest tylko dlatego po prostu, bo sam sobie robisz krzywdę, sam po prostu sobie robisz krzywdę. Za mało Biblii, za mało czytania Słowa Bożego, za mało modlitwy. Zachęcam, zachęcam naprawdę. To jest rozwiązanie: modlitwa, modlitwa. Biblia, jak chcesz naprawdę być spokojny w życiu i po prostu być szczęśliwy, nawet gdy są trudności, bo nie mówię, że trudności nie będzie, to uwierz mi, Biblia, modlitwa jest jedyną rzeczą, która może ci dać pokój, szczęście, radość. Dlaczego to robię? Dlaczego to nagrywam? Ponieważ chcę, abyś również i Ty poznał, poznała tą miłość, tą łaskę. Tą radość, to jest te szczęście, ten pokój i to szczęście zaufaniu, że w ogóle się nie przyjmujesz, co się wokół Ciebie dzieje, bo Ty jesteś zapatrzony w Boga, w Ojca, w Jezusa Chrystusa, w Jego Syna i patrzysz na Niego, więc jak możesz patrzeć na coś innego, jak masz tylko dwie pary oczu i patrzysz na Niego? Nie ma wtedy opcji, by patrzeć na Boki, bo Ty patrzysz na Niego i widzisz to, co On, jaki On jest i co On robi, co do Ciebie mówi. A tego zachęcam do czytania Biblii, Biblii, bibli, bibi, bibi. Modlitwy, spędzanie relacji z Bogiem, to jest sedno po prostu, to jest sedno radości, spokoju, pokoju, miłości, nawet jak są problemy. Zachęcam jeszcze raz. Naprawdę posłuchaj mnie. Zacznij czytać Pismo Święte. Nie rozumiesz napisz, będziemy tłumaczyć, będziemy rozmawiać, będziemy do siebie dzwonić, cokolwiek jestem chętna, by pomóc tak jak u mnie by pomodlić się od Ciebie, by Bóg zesłał twojego, swego Ducha Świętego na Ciebie by ta łaska wstąpiła dopóki jeszcze jest ta łaska na tej ziemi, dopóki jeszcze jest możliwość poznania Boga proszę Cię, błagam przyjdź do Boga blisko nie robię tego tutaj dla jakichś pieniędzy cokolwiek to co nagrywam, tylko po prostu lubię to robić, bo chcę podzielić się tym co przeżywam, tym co mam w środku, tym po prostu, że wiem że u mnie to się sprawdziło i dziękuję Bogu, że go poznałam jak miałam 16 lat. Więc ja Wam powiem, że ponad połowa już mojego życia to jest z Bogiem, chodzenie z Bogiem. Nie jest to do końca tak, jak chciała, bo są różne dni, sytuacje i wydarzenia, ale jestem coraz bardziej zakochana, coraz bardziej bliżej Niego, coraz bardziej ufam Mu, tak jak to właśnie jest w małżeństwie. Im jesteś bardziej w małżeństwie i bardziej się dogadujesz, tym, słuchaj, jest lepiej. Nie ma opcji, by... by Byś po prostu poczuł miłość Pana Boga, jeżeli sam do Niego nie przyjdziesz. Po prostu nie ma tak. Musisz coś od siebie też dać, a to jest tylko najprostsze, co możesz dać. Przyjdź i poświęcić swój czas. Bóg niczego więcej nie od ciebie nie oczekuje jak swojego czasu. Bo reszta wydarzy się później, gdy będziesz posłuszny temu, co on do ciebie mówi w Biblii. <grym> Cóż więcej powiedzieć, nie ma nic więcej. Ktoś powie, że. Że to takie proste, przejść do Pana Boga, że on tylko to chce, że, tylko to, że on tylko to chce. To jak tylko to zrobisz, że przyjdziesz do Boga i tylko z nim spędzisz czas, uwierz mi, zobaczysz, jakie to jest czasami i ciężkie, czasami i szukanie czasu i zmęczenie i to i tamto, ale jak podejmiesz się wyzwania i będziesz z nim spędzał dzień w dzień czasu, zobaczysz, czy to takie proste jeszcze nie. Ale wiem, że gdy naprawdę kogoś kochasz to spędzasz z Nim czas cały czas, bo chcesz Go poznawać więcej i więcej i więcej. Nie ma opcji kogoś poznać tylko na minutę i od sobie, o fajnie mi teraz jest, super, ekstra, idę do domu, wracam, już, już Cię nie znam, już Cię nie kocham, już o. Nie, sentencją całości miłości do, do drugiego człowieka, do Boga jest to, że poznajemy się cały czas. I najlepsze jeszcze jest to, że Bóg, e, że tak powiem, jest cały czas przy nas i zobaczcie, co mnie zaskoczyło: On nie rezygnuje z nas tak łatwo, jak ludzie rezygnują ze swojego małżeństwa. On z nas nie rezygnuje. A ludzie rezygnują, ponieważ nie mają tej miłości, nie rozwijają tej miłości i nie robią coś w tym kierunku, by ta miłość po prostu się rozwijała, tylko ją zakopują, bo to tylko dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, tylko ja, 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 ja potrzebuję rzeczy. Ale to ty możesz dać coś od siebie, nie cały czas tylko brać, tak jak ja coś od siebie daję, ponieważ chcę tym dzielić się tym, co ja przeżywam i tym, co mam, bo to jest niesamowite mieć pokój w tych czasach, zaufanie, nie troszczenie się o nic, kiedy ja pracuję na własnej działalności, nie wiedząc, czy będę miała jutro zamówienia na szycie. Uwierzcie mi, naprawdę to jest zaufanie. To jest próba, kiedy ty nie wiesz, czy będziesz miała pieniądze, czy nie. I musisz czekać, jak to się mówi na łaskę Pana Boga, musisz czekać. I ja dziękuję Bogu, że tak robi, że czasami tych zamówień nie ma. Bo wtedy mogę poświęcić na Niego jeszcze więcej czasu niż miałam to wcześniej. Bądź rozwijać się w tym, co on mi tutaj właśnie y, pokazuje i daje. Także powiem wam, ja dziękuję za każde doświadczenie, za każde. Bo bez tego byśmy dalej się nie rozwijali. Także reasumując, chcesz, żeby naprawdę w końcu było coś zmiana w Twoim życiu, to zacznij działać i w końcu czytaj Pismo Święte, i zacznij y, czytać te Pismo Święte, a nie gadać, że non stop ci jest źle, 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 źle. Tylko w końcu czytaj, bo to jest sentencja wszystkiego, aby po prostu być szczęśliwym, być blisko Pana Boga i być w Jego woli, a nie w swojej woli. Także ja Was serdecznie, znaczy, pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. Udostępniajcie komuś, bo komuś może to jest właśnie potrzebne, by ktoś mógł po prostu być zbudowany. Także do usłyszenia, Bajo. Bajo.